Witamy wszystkich bardzo serdecznie na finale 22. edycji Szlachetnej Paczki. Bardzo się cieszymy z tego, że w tym roku już w nowym miejscu, w nowym magazynie możemy spotkać się, by czynić dobro, by sprawiać, by uśmiech pojawił się na twarzach wielu rodzin, które potrzebują naszej mądrej pomocy, zgodnie z ideą całego programu, którym jest Szlachetna Paczka. W naszym mieście to już jest czwarta edycja Szlachetnej Paczki, i trzecia z naszym udziałem, po pewnej przerwie, która nastąpiła. Bardzo się z tego cieszymy, że to wszystko, co tutaj się dokonuje, jest przede wszystkim wielkim darem serca. Cieszymy się z tego, że mogliśmy poznać historię tych rodzin, które zostały włączone w tym roku do edycji Szlachetnej Paczki, bo każda historia, z którą się spotkaliśmy, była wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że poznaliśmy te różne biedy, trudności tych rodzin, ale przede wszystkim dlatego, że poznaliśmy ludzi, którzy mają niesamowitą wartość, którzy są naprawdę niesamowici, także dlatego, że potrafią radzić sobie z tymi problemami, które się pojawiają, nie skarżąc się na to, jak trudny mają swój los. Te rodziny z całą pewnością uczą nas tego, by doceniać to, co mamy na co dzień, i dla nas są też swoistą lekcją pokory, by doceniając to, co mamy, uczyć się także otwierać serce na drugiego człowieka i dzielić się tym, czym możemy. Ta edycja dla nas, myślę, wszystkich jest wyjątkowa, jak każda jedna. I z całą pewnością pozostawi w naszych sercach kolejne wspomnienia, które wyryją się złotymi zgłoskami i będziemy nie tylko wspominać z pewnym sentymentem, ale przede wszystkim będziemy nosić w sercu te uśmiechy radości, te łzy szczęścia i tych, którzy przez to, że z nimi się mogliśmy spotkać, stali się nam po prostu bliscy. A więcej o tej edycji opowie nam Julita, która w tamtym roku była liderem naszego rejonu. I w tym miejscu chciałbym też Julicie bardzo serdecznie podziękować za ten wkład, który wniosła w Szlachetną Paczkę w rejonie Krynicy. I mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie jeszcze długo, długo trwała. A może niedługo wróci na swoje stanowisko, kto wie. To zawsze jest wielka radość móc z Wami współpracować i chciałbym też podziękować wszystkim wolontariuszom. To są naprawdę niesamowici, cudowni ludzie i ci, którzy tworzą właśnie tą grupę Super W i tych wolontariuszy wspomagających nasz magazyn. To jest ekipa, na którą zawsze można liczyć. I myślę, że to, co udało nam się stworzyć, tę wspólnotę, którą stworzyliśmy, będziemy mogli pielęgnować i to będzie dla nas też zawsze takie dobre zaplecze na kolejne lata i kolejnych wiele, wiele cennych i pięknych inicjatyw. Więc ze swojej strony za wszystko Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To my bardzo serdecznie dziękujemy za to, że tego roku zdecydowałeś się pokierować nami Ty i dziękuję za tak miłe słowa w moim kierunku, ale tak naprawdę zespół tworzymy wszyscy i ogromkie, gromkie za to, że w ogóle jesteście. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że w tegorocznej edycji mieliśmy okazję poznać historię aż 30 rodzin. W naszym mieście zostało włączonych 23, z czego jedna została przeniesiona ze względu na decyzję o innym miejscu zamieszkania do województwa mazowieckiego, gdzie również pozyska pomoc. Wszystkie historie były wspaniałe, są wspaniałe. Mamy nadzieję, że rodziny dzięki tej pomocy będą w kolejnych latach, w kolejnym roku potrafiły sobie już doskonale jakoś poradzić same. Oczywiście zawsze będą mogły liczyć nadal na nasze wsparcie i na naszą opiekę. Jedna z rodzin, oczywiście jak to tradycja już od tych pozostałych lat nadal dziś, jest wybrana przez nas, bo czujemy się również do obowiązku udzielania jej, ale oczywiście z pomocą wszystkich mieszkańców Krynicy i nie tylko, za co serdecznie dziękujemy i powie troszkę o tym Ilona. Tak więc już trzeci rok z rzędu wybraliśmy rodzinę, dla której jesteśmy darczyńcami, ale nie tylko my jako wolontariusze, tylko cała Krynica nam pomaga. I tutaj chciałam bardzo podziękować przede wszystkim osobom prywatnym, które kupiły nam różne rzeczy, środki czystości, czy różne zabawki, pościel. Tutaj była cała lista wymieniona na Facebooku, więc oczywiście nam znowu pomogliście. Chciałam podziękować przedszkole Piątka na Źródlanej
i przedszkole Mali Odkrywcy na Czarnym Potoku, gdzie zbierali nam środki czystości i żywność. Również przedszkole na Rejmonta pomogło nam bardzo w kiermaszu, który był w Pasażu Krynickim. Przygotowali nam piękne stroiki, które udało nam się sprzedać i zasilić nasze konto Szlachetnej Paczki, ponieważ cały czas zbieramy również pieniążki na to, aby dwóm rodzinom z Krynicy pomóc w remoncie mieszkania, ponieważ warunki, w jakich żyją, są bardzo ciężkie. Dalej jest jeszcze otwarta zrzutka Szlachetnej Paczki, gdzie zawsze można jeszcze wpłacać pieniążki, które naprawdę bardzo nam się przydadzą, bo wiecie, że wszystko po prostu jest bardzo drogie, a bez waszej pomocy no nie damy rady tego zrobić. Więc jeszcze raz w imieniu wszystkich wolontariuszy bardzo, bardzo wam dziękujemy za pomoc, bo bez was nie mielibyśmy tak pięknej paczki, która jest właśnie tutaj przygotowana, można pokazać. Jest wszystko, są główne potrzeby plus wszystkie dodatkowe, o których rodzina marzyła. Także serdecznie dziękujemy. I na koniec chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować kierownictwu Leśnego Zakładu Doświadczalnego za to, że w tym roku nasz magazyn rejonowy może być właśnie w tym miejscu. Dziękujemy za tę pomoc, bo no właśnie, mamy miejsce, w którym możemy czuć się dobrze, w którym możemy się dobrze zorganizować i ta pomoc bardzo sprawnie będzie docierać do rodzin, które zostały włączone w tym roku do edycji Szlachetnej Paczki. Jeszcze raz wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom, które są nam bliskie, wszystkim naszym przyjaciołom paczkowym chcemy za wszystko bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Więc dziękujemy i pozdrawiamy i do zobaczenia w przyszłej edycji.